Dajcie kliknij na tym kanale, w którym zobaczycie ciekawostki o praniu. Z badań wynika, że jednoznacznie, że czerwień jest najsilniej stymulującym ludzką psychikę kolorem. Czerwony jest kolorem dynamicznym, przykuwającym uwagę. Czerwień ze względu na silny ładunek emocjonalny jest bardzo często używany w reklamie. Najczęściej wykorzystuje się fakt, że barwa ta się wyróżnia spośród innych i przykuwa uwagę. Warto zauważyć, że wszelkie promocje czy okazje są opisane przede wszystkim na czerwono. Proszek do prania, mieszanina rozdrobnionych substancji służąca do usuwania zanieczyszczeń z ubrań. Proszek do prania zawiera związki powierzchniowo czynne, związki zmiękczające wodę, na trwałość wody, enzymy, środki wybielające. Istnieją inne typy proszków do prania. Proszek do odzieży kolorowej, białej i proszki wybielające, odplamiające, na przykład TED. Błędna jest opinia, że częste mycie szkodzi rzeczom. W rzeczywistości słabej jakości detergent pogarsza początkowy wygląd nowych ubrań, jeśli kompletnie podejdziesz do wyboru proszku do prania. Do prania ręcznego, ale nie tylko, doskonale się nadają żele Fresh i kolor. Nie podrażniają rąk ze względu na zawarty dodatek gliceryny, także bardzo dobrze się wypłukują. Do prania warto dodać płyny zmiękczające, które sprawiają, że tkaniny mają udelikatniony zapach i są miękkie w dotyku. Proszki do prania obecnie są dostępne, zawierają wiele substancji, z czego każda z nich spełnia różne funkcje po to, aby nasze ubrania po wypraniu były czyste, miękkie i pachnące. Wiemy jednak, jakie substancje działają na rzecz tak lubianej, idealnej czystości. Osoby, które mają alergię lub się obawiają uczuleń, powinny wybierać delikatne produkty. Dobrym rozwiązaniem będzie zakup proszków przeznaczonych do prania ubranek dziecięcych. Są one opracowane tak, aby delikatna, wciąż nieodporna skóra maleństwa nie została podrażniona. Ciekawym i prostym sposobem wydają się orzechy piorące. Ich łupiny zawierają substancję zwaną saponiną, która jest naturalnym środkiem piorącym. Pamiętajmy jednak, że piorąc w orzechach nie uzyskamy ładnego zapachu, gdy inne metody zawiodą z pewnością. Warto spróbować takiego sposobu powrotu do natury. Od każdego z nas zależy, co będzie dla nas ważne i jakimi kryteriami będziemy się posługiwać, wybierając proszek do prania. Warto jednak zapoznać się ze składem proszku, które zwykle kupujemy, jak alternatywnymi środkami piorącymi. UOKiK testuje proszki do prania białych tkanin. Enzymy mają zadanie zwalczyć z najtrudniejszymi plamami. Aktywizują się już w niskiej temperaturze i ulegają biodegradacji. Niestety mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych. No to na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmie.